Mega Manny Witarski, serdecznie w takim powiedzmy devlogu z tworzonej przeze mnie modyfikacji Las Alias Total War do Shogunata. Tak, jeszcze jakiś czas temu informowałem, że pracuję nad modem, który ma zadanie przenieść rozgrywkę Shoguna do Tolkienowskiego Śródziemia, dokładnie do czasu wojny Ostatniego Sojuszu przeciwko Sauronowi. I cóż, bardzo długo nie było żadnych informacji, aczkolwiek jest to z tego względu, że miałam troszkę swoich własnych problemów. A potem musiałam też spędzić troszkę czasu, by się nauczyć wszystkiego, co tutaj jest potrzebne w kwestii modowania. Aczkolwiek cóż, w końcu po tym pewnym dosyć długim czasie mogę zaprezentować jakiś w końcu sensowny postęp. I myślę, że tego czasu teraz już moje prace nad modem ruszą troszkę szybciej. No i cóż, tutaj chciałabym wam zaprezentować no jeszcze nie jednostkę, aczkolwiek przygotowywaną jednostkę elfów z Lindonu, nad którą obecnie pracuję. Tutaj ostatnio wykonałam dla nich pancerze. Ogólnie tutaj zostały jeszcze łuki i miecze z podstawki Szukuna, aczkolwiek to niedługo zmienię, po prostu nad bronią muszę troszkę pokombinować. Dlatego jeszcze tutaj nie wprowadziłam innego uzbrojenia, aczkolwiek to niedługo nastąpi. W każdym razie cóż, jednostka elfów z Lindonu, najsłabsza, lekko zbrojna, będąca, no wiadomo, takim prostą broną miast czy wiosek, jaką będzie miał gracz do dyspozycji, jak już mod kiedyś w przyszłości wyjdzie. No i cóż, ogólnie rzecz biorąc, teraz będę starała się za jakiś czas właśnie prezentować takie filmiki z tutaj prac nad moim modem. Ogólnie rzecz biorąc, w tej chwili pracuję nad nim, no właściwie sama, tutaj w sumie tylko Elendil pomaga mi w kwestiach lore'owych. No i tutaj jeszcze jedna osoba zaoferowała się, że może mi pomóc z dźwiękami jednostek, aczkolwiek to na później, później, bo na razie to jest rzecz kompletnie nieistotna. Póki co tutaj koniecznie jest potworzenie modeli dla wszystkich frakcji i przygotowanie ich do działania w grze. Aczkolwiek cóż, z tego względu tutaj chciałbym powiedzieć, że jeśli ktoś chciałby mi pomóc w pracach nad tym modem, niezależnie czy to w taki sposób, że tutaj, znaczy niezależnie od tego, czy ta osoba ma doświadczenie w modowaniu, czy go nie ma, to tutaj bardzo chętnie każdą pomoc chętnie przyjmę. Jeśli ktoś chciałby się przyłączyć, pomóc mi tutaj, nawet jeśli nie ma doświadczenia, to ja mogę pokazać i co trzeba i tutaj podesłać ewentualnie jakieś tutoriale, z których się może nauczyć. W każdym razie, nawet jeśli ktoś bez doświadczenia chciałby mi pomóc, to można do mnie napisać na priwa. No i wesprzeć tutaj działania. Ojejku. Dobra, tutaj widzę, że przypętali się przeciwnicy. To nie chcę, się oni strzelają do nich. Aczkolwiek cóż, w każdym bądź razie, jeśli zaś ktoś, nie wiem, nie chce mi pomagać bezpośrednio w postaci tutaj bezpośredniej pracy nad modem, to jeszcze ewentualnie można mnie także wesprzeć na Patronie, ewentualnie wysyłając mi dotacje, ponieważ no przyznaję, że potrzebuję pewnych funduszy na ukończenie tego moda. Między innymi potrzebuję tutaj pieniędzy, by zakupić sobie program, który pozwoli mi zedytować animacje i dodać jednostki z tarczami do gry, których bazowo szczególnie niestety nie ma, aczkolwiek jest możliwość dodania, tylko niestety jedyny program, który można edytować animacje szczególnie, jest płatny, tak więc no cóż, tutaj niestety taka kwestia, że potrzebuję tego programu. Też przydałoby się też co jeść w momencie, kiedy przesiaduję całymi godzinami tylko nad tym modem, ale to inna kwestia. W każdym razie cóż, jeśli ktoś chce mnie wesprzeć, czy to sposób pieniężny, czy to poprzez pracę nad modem, to każdą pomoc chętnie tutaj przyjmę. No i cóż, chyba tyle. Taka krótka informacja. Nie, strasznie się po prostu jaram tym, że udało mi się tą jednostkę wprowadzić tutaj, do gry. Znaczy, tak sobie modele dla tej jednostki. Ponieważ ogólnie miałem z tym dosyć sporo problemów i już myślałem, że szlak mnie trafi i po prostu rzucę to wszystko w cholerę, aczkolwiek ostatecznie to jakoś działa. Oczywiście tutaj no muszę też dopracować, aczkolwiek jak na żółto czoło jestem zadowolona. Tak, palce są sztywne, nie patrzcie na to. Więc cóż, w sumie tyle. Taki krótki film informacyjny.
Ogólnie rzecz biorąc, w opisie filmu znajdziecie link do strony mojego moda na ModDB. Tam można też śledzić postępy w pracach nad nim. No i sobie tyle. No, tak. Tak myślę. Dobra, to cóż, dzięki za uwagę i do zobaczenia w przyszłych materiałach, gdzie będę prezentowała kolejne tutaj postępy z prac nad moim modem. A i właśnie, taka kwestia, że jeśli czasem się ostatnio filmy nie pojawiają, to najczęściej dlatego, że byłam za bardzo zajęta tutaj po prostu dubaniem nad modem. I z tego to wynika. A, dobra, kończę już, bo przeciągam. Pawatki!